W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy. To jest modlitwa dla odważnych, jednak przecież mam świadomość, że jestem słaby, że mam wiele do odpokutowania w moim życiu. Mam świadomość, że Kościół składa się z ludzi tak samo słabych i grzesznych jak ja, że jestem atakowany, a jego pasterze potrzebują światła w prowadzeniu wiernych do Boga, w kierowaniu całym Kościołem, aby nie pobłądził, aby nie dał się zwieść fałszywym naukom. Każdego dnia spotykają nas różne sytuacje. Cierpienie jest obecne w życiu każdego z nas. Dlaczego miałbym je marnować? Lepiej ofiarować za Kościół, za świat, razem z krwią Chrystusa, ofiarować Bogu swoją krew, płynącą w wydarzeniach dnia. Ku chwale krwi Chrystusa, ku chwale Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela, ku pożytkowi Kościoła, by był święty i był przystanią dla wędrowców tej ziemi. Za moje grzechy, bym więcej nie obrażał nimi Boga i jak najszybciej po śmierci mógł radować się przebywaniem w niebie. Niech przenajświętsza krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej mszy świętej na ołtarzach całego świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów, ochroni przed atakami duchów ciemności, uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy. Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy, niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny i tych, których noszę w swoim sercu. Niech stąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa. Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś swoją drogocenną krwią. Amen.